półce, a jakbyśmy razem z przyczółkami policzyli, to wychodzi 120 metrów całej długości. Polsko-niemiecka firma budowała tą kładkę. Właśnie została zrobiona drewna cyrkowo brzegowego, żeby tego widoku całkowicie nie zepsuć. Lat ta kładka jest, a już ma wadę tylko chwilę, wszystko przewraca, chwila i pewnie się zwali za nią. Co wspólnego mamy z wieżą w Pizie, nie? Szkoła w Stromowcach Niżnych miała być nowa plebania, ale się zorientowali, że rzeczywiście jest trochę za duża i to nie. Tu jest szkoła, koło gospodyń wiejskich, przychodnia, wszystko mają tutaj zorganizowane w jednym budynku. Nie ma problemu. Słucham? W szkole? Nie. Ksiądz tu nie mieszka, ale szkoła jest taka duża, a dzieci jest tak mało, że każdy ma swoją klasę. W czasach pandemii także to dobra. Na te czasy nie? To idealnie przewidzieli, co się dzieje, nie? Za szkołą dwie takie górki. Widzimy. Większa to jest nowa góra, 902 metry nad poziomem morza, a tutaj pod skalą, ona ma 760 metrów. Na tych dwóch górach żyje ponad 1100 gatunków motyli. Uła. Kielina żyje 50% populacji motyli w Polsce. Tutaj u nas Kielina. Najbardziej znany z tych wszystkich motyli jest niepylaga polu. Bardzo znany motylek to jest z Wielkopolskiego Parku Narodowego. I on jest taki bardzo znany, bo jest bardzo duży. 8 cm rozpiętość skrzydeł. 8-9 cm. Nie ma na sobie pyłku, tylko ma łuski takie jak ryby. Białe motyl w czarne kropki. I były dwie populacje w Polsce tego niepylaka Apollo. Jedna była tutaj w Pieninach, a druga była tatrzańska. Te same dwie doliny, gdzie był Czarny Dunajec się tworzył. Dolina Kowalska i Kościeliska.